Jak sama opozycja wskazuje, ustawa otwiera furtkę, umożliwia zwolnienie z odpowiedzialności za bezzasadne i wyjątkowo drogie zakupy, po czym ta pseudoopozycja stwierdza, że mimo to to poprze. I pewnie jest to pomysł wynikający rzeczywiście z tego, że zmarnowaliście kilkadziesiąt milionów złotych, kupując nadmiarowo kilka milionów preparatów. Teraz je utylizujecie. I ja mam pytanie, czy jest to w związku z planem ponownego rozpętania paniki związanej ze stanem epidemii, bo ja tu już widzę w Sejmie pierwsze oznaki nadciągającej epidemii głupoty. Jeden z posłów, który tu przemawiał bez maseczki, widziałem go wcześniej na Komisji Sprawiedliwości w maseczce, typowy objaw tej głupoty, niekonsekwencja. Krótko mówiąc, czy czeka nas kolejna szósta fala absurdów i czy chcecie się na tym znowu obłowić? Dziękuję bardzo. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.